Witam z Kibar. Serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Podejrzewam, że już część z Was, albo i większość wie, że do 30 listopada działa tylko sklep stacjonarny, a po 30 listopada przechodzimy do... Cześć Michał. Cześć. Przechodzimy do podziemia internetowego i będziemy nadawać tylko, raczej handlować tylko przez internet. I tak to wygląda, a co się za tym wiąże, za tym, że zamykamy stacjonarkę, to robimy tak zwany pożar w burdelu, wyprzedażowy pożar w burdelu. I tu już chłopaki przy całą masę najróżniejszych przygotowali wyprzedaży. Marcin, coś nam o tym opowiesz. Tak. No to dopiero jak będzie może pokazywać. No to pokazuj, co tam. Mieliśmy na początku pokazywać wędki to potem. Tak, tak mniej więcej. No to co? Promocja na MR Bajca. Tak, słuchajcie, ogólnie robimy wyprzedaż prawie wszystkiego tu ze stacjonarki, ale na przykład no, na pewno MR Bajc przechodzi do sprzedaży internetowej, ale też jest na wyprzedaży minus 10%. Tak samo jak na wyprzedaży jest na przykład, no to mogę pokazać, to chyba na to też zrobiłeś promocję, co nie? Tak, proszę bardzo. Minus 10% jest na zestawy okoniowe, które same w sobie są mega tanie. Nie możemy zrobić niestety jakby promocji ani cen wyprzedażowych na wędkarskie torby Sandacz, na wędkarskie torby Szczupak Polska i Szczupak Max, ponieważ tam wszystko w środku i tak jest w ogóle już po takich cenach, że lepiej nie mówić. Co jeszcze, Marcinie? Co jeszcze? Co jeszcze? Wiesz, ja może bym sobie tą karteczkę wyciągnął. Wciągnij sobie karteczkę na spokojnie. Zobaczmy, zobaczcie, ile wędek jest wyprzedażowych przyszykowanych. A przypomniało ci się? To... Tak, no to my tak po kolei możemy. Na wahadła Madeja jest minus 20%. Zobaczcie, jest końcówka wahadeł Madeja. Także minus 20%. Na pewno ktoś zaraz sezon pstrągowy. I ogólnie będzie Wam na stronie dużo łatwiej wszystko znaleźć, bo usunęliśmy wszystkie pozycje, które były jakby nieaktualne, no bo nie będziemy ich na razie uzupełniać. Wiem, że na minus 20% są też gumy Pro Spin Bajca, co się ogólnie nie zdarza codziennie. To też Marcin poprzeceniał wszystko, zrobił na to promocję wyprzedażową. Na pewno jest minus 20%, moi drodzy, na przynętach Realistic Shad od Piotra Matusiaka. To też wszystko idzie pod młotek na wyprzedaż. Marcin, jesteś? Na pewno muszę wejść, Marcin. Marcin musiał sobie poszedł. O, już jest, już go wołam. Tak więc to i to... słuchajcie, mamy resztki towaru od firmy Mikado, bo ogólnie firma Mikado już jakby zabrała od nas swój towar, ale tam jeszcze trochę zostało. To też wszystko jest na jakichś bardzo fajnych cenach. Możecie sobie to odnaleźć i jakoś fajnie kupić. No i co, powiem Ci, o czym już powiedziałem. O Realistiku. Pro Spin Bytes jest tak, na minus 20%. Tak. Co jeszcze? Polsping. Gdzie jest Polsping? Proszę bardzo. I tak jest sam w sobie bardzo tani, ale i tak jest, jeszcze daliśmy minus 20, także. Tak, no to pięknie. To dawaj, pokaż jakieś wędki przykładowe, co... Ale to jeszcze jest sporo tego, Trapper na przykład. Trapper? Tam jest, tak, zanęty wszystkie. A ludzie kupują papy przez internet takie rzeczy, bo ja nawet nie wiem. Też aha, jest minus 20%. Jezu, ja nie wiem, słuchajcie, czy my w Traperze jesteśmy w ogóle konkurencyjni w jakikolwiek sposób, bo nigdy tego nie sprawdzaliśmy tak naprawdę. Waftersy. Ale to już, moi drodzy, to sprawdźcie i nam napiszcie. Jeśli to nie jesteśmy konkurencyjni, jeśli to nie są dobre ceny wyprzedażowe, to piszcie, to my to zaraz poprawimy, aby te wszystkie... Ewentualnie tutaj... do góry damy cenę, jak za nie, dużo. No Marcin, nie możemy tak zrobić. Dobra, dawaj, co tam jeszcze jest? Teraz japońskie tematy. Japońskie. Damiki pokazywałeś? Czy co? Damiki, Woblery, Smith. Okej. Okay. A, w ogóle jak chcecie się dowiedzieć, czemu zamykamy stacjonarkę, to na moim kanale Sebastian Kowalczyk, Wędkarstwo i Podróże, jest film o tym ogólnie. Damiki, czyli tutaj te wszystkie japońskie woblery. Woblery, gumy, co tu jeszcze jest?
coś jeszcze było. Fish Arrow, tak? A, tak, Fish Arrow dokładnie. Fish Arrow, czyli te, no, no, no. No. Wahadła jeszcze jakie? Są japońskie też na dobrej promocji. O, to pokażmy, pokażmy, bo to są bardzo fajne wahadełka na Trout. Bluzy zadzierowe są na minus 20%. A były na ilu? Też były na minus, chyba, nie, czy na nie, minus 10 mniejsza, były. Minus 10. Na minus 20% są bluzy zadziorowe, więc bardzo fajna okazja, aby sobie je kupić. I teraz przechodzimy do blaszek na Trout Are, bo to jest bardzo dobry moment. Właśnie, to jest ten moment. A przyjeżdżają już wędkarze, pytają tak? się, tak. O robactwo różne. O robactwo. O robactwo, to trzeba do Piotra Rapi się pytać tam o te robactwo. On tam nie, no jest znawcą. Mamy przecież robactwo. Ale mało już chyba. Robaki. Ale zamawiamy jeszcze? Nie. Nie. Już nie. No to już nie mamy robactwa. To do Piotra Rapy, do robactwa trzeba iść. Tu jest, tak? Wiesz, więcej kolorów w ogóle. O, no to widzicie, to takie... Nie tylko te, co są na zewnątrz. Tylko nie patrzcie na te ceny, bo to też jest już na wyprzedaży. I na Kajtecha jest promocja. Na Kajtecha jest promocja, okej. Okay. Easy Shiner za paczkę 23,80 i Swim Impacty 22,40. Najlepsza cena na rynku. Okej. Okay. Easy Shinery się tak prezentują, no to to, no to, 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 to wiemy. To wiemy. No dobra, to coś jeszcze dzisiaj widzą, opowiadamy, czy... Nie, czy... możemy pokazać kilka takich wędek. To może, słuchaj, to może w następnym filmiku, bo tutaj też zmusimy widza, aby wszedł na stronę i poszukał sobie okazji, zanim te okazje znikną. Bo ja podejrzewam, że to, to... Ja podejrzewam, że jutro to tu nie będzie... Dobra, ja wam powiem prawdę. Ogólnie to najlepsze smaczki... To Marcin już sobie kupił. Nieprawda. Nie, no jak nieprawda? No dla ojca coś tam kupowałeś. Jedną wędkę. No to ale już, już coś znalazł, już coś sam wykombinował. No ale spokojnie jeszcze jest zapach. Słuchajcie, zajrzyjcie do wędek, bo tam naprawdę grubo się dzieje. Śledźcie nas, zostawcie suba, a o wędkach to wrzucił materiał jutro. Trzymajcie się, narka.